Edrock, Huge, rok Golden, Golden, zwykły widzowie, zwykły. Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Pet Simulator X. Jak dobrze wiecie, każdy czeka już na nowe Happy Pet Game, na nowy Pet Simulator 4, czy tam Z. Nieważne, jak go nazwą, tak nazwą. W każdym razie, każdy czeka na nową grę od Prestoda. No i ogólnie, ja też w sobie czekam, bo za bardzo nie ma tutaj co robić w PSX-ie. Znaczy, mam kilka planów i powoli je sobie tutaj realizuję, więc na pewno zobaczycie jakieś fajne, fajne odcineczki. Ale widzowie, co muszę wam powiedzieć? Po prostu, jak zobaczyłem skrzynkę moją, mojego mailboxa, to totalnie. Wyło mnie w ziemię, bo coś w się. Sensie... Szkoda, że nie, nie zrobiłem tego na nagraniu, bo reakcja by była normalnie. Ja normalnie wiecie, widzowie. No grubo by było. W każdym razie pokazać wam muszę, no bo głupio by było nie pokazać, po prostu mam tak bogatego widza, że ja nie mam pytań. Pamiętacie live'a, gdzie był Wodinox. Wodinox to była osoba, która wysłała mi pełną już roków i nie tylko. No to słuchajcie, dzisiaj z okazji z okazji. No w sumie to, to nie jest jakaś fajna okazja, ale wiecie, powiem wam też o najnowszych likach do Happy Pet Game i co i jak, ale widzowie najpierw sobie odbierzemy wasze prezenty, bo jest 96 no, i aż zmuszacie mnie do nagrania po prostu odcinka. HVC, Olwan, widzę, jak zobaczyłem odcinek, to przykro mi się zrobił Olwan, dziękuję ci bardzo, Rib Huglo. Cute cat, pirat dla ciebie. Samon i... Someone. mamy dla ciebie, mamy przeróżne tutaj Safari katy, Safari Dog'i, po prostu nie mam co wpisać. No nieważne, nieważne, jest elegancko. Patrzcie, ile tutaj po prostu party peciszków, jeszcze 130M. Tutaj mamy na pocieszonkę jeszcze Jelly Corgi Janek do odbudowy. Patrzcie, 1B i Safari Cut. Jejej, mamy 200 bardzo dziękuję, bo Hunek mamy też 3B i Tiki Ega. W ogóle te Tiki Egi będę widzowie otwierał. W dużej ilości. Będzie odcinek oczywiście. Max Merta mamy, Sailor Sharka mamy też Safari Dog'a. Zobaczcie, jest Wodinox pierwszy tutaj, no on mi odpisywał na coś, także nieważne widzowie. Pandziul Games, także Wodinox ja jeszcze tutaj powtórzę na, na odcinku. Ja żadnych komentarzy tam nie ukrywam. Także dziwne, że cię dodało do spamu czy coś. Schabowy Adi, schabowy Adi, elegancki nick. 1M, dziękuję. HVC też tiki Ega. Widzowie, jak macie tiki Egi, to mi wysyłajcie, albo jak chcecie je sprzedać za 1B, no to też możecie wysłać, ja chętnie kupię, albo jakoś taniej, nie wiem, to zależy jak chcecie mi drogo sprzedać. Piszcie cenę, wysyłajcie jajko, ja wtedy będę albo zabierał i oddej dawał gemy, zabierał, no, będę dawał wam gemy za to, albo będę rejektował, jeżeli będzie za drogo. To mój najlepszy pet, też miał skam... no nie, stary, najgorzej, Owladek, dziękuję bardzo za Safari Doga, HVC znowu, Janek, mamy schabowego, Wojan kod 8B, mój trzeci gift, odchodzę z PSX-a, PSX nie dziwię się, ale będziemy mieli nową gierkę, to każdy pewnie wróci, fajniaczek, Tatka do no, gorzej. 101M, nie no, Tadek był, Tadek w naszych sercach, widzowie, schabowy Adi, 100M i Safari Cat, Mono, 4official, mamy do Dominus, Karol, Jezioro, wszystkich was panowie tutaj pozdrawiam, Subuj Mereza, w ogóle od Subuj Mereza też dostałem takiego donata przed odcinkiem, teraz go widzicie na ekranie, więc tutaj dzięki ci bardzo, więc elegancko po prostu wjechało, I don't know, pozdrowisz Patryka, pozdrawiam Patryka, Demonik dla ciebie, dziękuję bardzo, Demonik1, mamy na huge, dostałem wiem, właśnie to jest, to jest plaga, ja się nie dziwię, ja się nie dziwię, jak widzicie nawet ja się dałem, także to, to nie jest nic jakby tutaj dziwnego, zawsze coś można się zagapić. Kiebasa. O, kiebasa. 50F. Dzięki. Nobody. Mamy 5B. Bankrutem. No to nie, to nie, nie. Nie możesz mi wysyłać, że będziesz bankrutem. Stary, ja ci to odsyłam. Nie, nie możesz. Nie, ja nie odbieram takiego prezentu. Jak mówisz, że bankrutem, to sobie zostaw te 5B. Nie, nie wysyłaj mi, jak sam nie masz. Pamiętajcie, nie wysyłajcie, jak sami nie macie. No i tu Wodinox mnie pytał, dał 5B i Dolphina. I tu się zaczyna. Frost i mamy. Bardzo dziękuję, Adrian. I patrzcie, Wodinox, co zrobił. Mamy pierwszego, co, nie? Nawet Wam policzę, te huge, bo to jest naprawdę szalone. Samo to 5B i tutaj. Ja myślałem, że. Że, że to już jest super i bardzo dziękowałem. Mówię okej, okay, ale później zjechałem, patrzę w odniosł takie coś. Już prawie wystarczy. Nagle pisał cokolwiek, wiadomo. Huge headrock, huge rock, golden, golden. Zwykły widzowie, zwykły. No mamy już, czekajcie, policzymy. E, 3 złote. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 zwykłych, 3 złote. Huge mozaik Griffin widzowie. Huge Painted Cut w Golden. Do tego huge Atlantan. Atlantyn Dolphin. Nie wiem, jak to w dokładnie mówić te Atlantan. No nieważne. No i jeszcze do tego mamy dwa huge Rainbow Hellrocki widzowie. Wodinos jest po prostu taki kozak, że ja, ja widzowie nie mam słów. No, to on jest po prostu szalony, nie? To jest mój najbogatszy widz. Jaki oczywiście. Wydaje mi się, że to jest najbogatszy widz. Skitu Nie ma chyba bogatszych widza, który by mi wysłał więcej jakichś ciekawych rzeczy, albo żeby wysłał mi Titanica. Nie ma takiej osoby. Vodidox jest po prostu top 1 donatorem w PSXie. Naprawdę. Ja tutaj bardzo Ci dziękuję. To jest potężne po prostu, co tu się dzieje. Ochrui mamy 15B, kończę grać. Kolejna osoba kończy grać. Surveillance, Tenek, dzięki bardzo HGN ZOSO Demonic, mamy jeszcze Stacją, mamy Złuzie. proszę bardzo, Safaridok. Dziękuję. Folen, mamy też dużo tutaj blue skład, sklad, nie wiem, Milo Party Pinguin, zawsze coś. Dzięki bardzo, Kuba, dziękuję. Run mamy też. Monocom, dzięki panowie, F figura nawet nam wysłała z Dorsów. Mr. Minecraft. Dziękuję bardzo każdemu, kto się tutaj dorzucił, widzowie. To jest naprawdę, naprawdę, no potężne gifciory jak widzicie, no w Odinoks przeszedł wszystko. Inni też bardzo dziękuję każdemu, kto po prostu wysłał cokolwiek. Także widzowie, naprawdę jest grubo. A jeżeli chodzi o liki i takie rzeczy już nie, nie tylko te prezenty cały czas. Widzowie, ale z takim, w takim tempie to naprawdę odbudujemy może taika, wiecie jak jest. W momencie, kiedy Wodinok aż tyle wysłał, to naprawdę powiem wam, że, że jest szansa. No to jest grube. Nie tylko on oczywiście, bo dużo osób się dołożyło, więc widzowie sklejbujmy wszystko. Naprawdę potężne gifciory. Potężne. Zobaczcie, co tu się stało w tym momencie. Nie no, naprawdę. Jakby tutaj teraz mi tyle rapów wjechało że to jest masakra. Zobaczymy, ile będzie, bo miałem 1T i 40B. Jestem ciekaw, jak dużo wbije dzięki tym hellrokom. Ogólnie, wiadomo, jestem na serwerze prywatnym, więc będzie tego mniej, dlatego przejdziemy sobie na publiczny. Zobaczymy już wam mówię o Lika. Tak więc widzowie jestem na publicznym serwerze, ponieważ na prywatnych źle liczy Rap. Dosłownie, źle liczy, bo na przykład mamy Huge Helaka Rainbow, który ma 200B. To jest chore, nie? 200B. To co jest? Ten tutaj nowy w ogóle też ma 218B. W ogóle nie wiem, ile on jest Exis, tak naprawdę, ale powiem wam, ile mamy? 3T, dobra, to jest naprawdę potężne, nie? Z 1T do 3T, jeszcze 1T gemów. Ej, naprawdę, mamy połowę Titanic'a tak naprawdę. Naprawdę potężne gifciory, widzowie. Pamiętajcie o Tiki egach, bo zbieram. Jak chcecie sprzedać za 1B albo mniej, to już zależy od was. No to skupuję więc możecie wysyłać, bo chcę zrobić bardzo duży opening, co nie? Mini kometa, dobra, to nas tej interesuje, ale widzowie, a propos nowych lików, cały czas Happy Pet Game jest robiony i tak, to, to nie jest żadna ściema, będzie za niedługo nowy pet symulator, tym bardziej, że na Discordzie mamy ciągle nowe liki i ogólnie są to takie liki, na przykład takich, wiecie, tutaj czestów do rozwalania i tak dalej, wyglądają one w ten sposób, mamy też takie czesty, no i na przykład też tutaj takie coś. Słuchajcie, mamy też ikonkę VIP-a, taki mini VIP, dodatkowo mamy też widzowie coś naprawdę naprawdę potężnego, ponieważ mamy pokazane wszystkie nowe jajka, znaczy jajka z tych podstawowych pewnie krain, jak tutaj mamy takie jajka, to tamte w Happy Pet Game są o wiele ładniejsze, no przyznajcie, zobaczcie to, ich jest naprawdę dużo, mamy Lava Egg między innymi najbardziej, a mamy też, słuchajcie, takie jajka jak właśnie tutaj te wszystkie, które widzicie na ekranie, jest naprawdę tego mnóstwo, całe mnóstwo po prostu tych jajców, tego wszystkiego, to jest tak potężne, że wydaje mi się, że Happy Pet Game naprawdę odda to będzie taki po prostu ulepszony pet simulator i to tak wiecie, tak Niewiele się zmieni tak naprawdę. A zarazem tak wiele, naprawdę. To może być tak, że na, jakby bardzo, bardzo będzie oddawał ten Happy Pet Game. Te, to, to, ta nowa gra od Prestona, bo nie wiem jak ją nazywać. Zobaczymy, jaka nazwa będzie finalna. No, na razie jest taka robocza. Więc widzowie naprawdę, jak chcecie wiedzieć o najnowszych rzeczach, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba na kanale. I wbijajcie na mojego Discorda żabki bryza. macie link w opisie, bo tam rozdajemy darmowe pety, darmowe gemy. Więc koniecznie wbijajcie, pamiętajcie, że jak wygracie, to musicie tiketa założyć i napisać swój nick w tikecie. Tikety też tworzycie na kanałach, oczywiście. No i widzowie co, Do no, widzimy się na Discordzie, ja tam często też jestem. Także tak, może, mogą mi potwierdzić, że jestem aktywny, także spokojnie, aktywny serwerek. No i widzowie jakiegoś live'a może za niedługo zrobimy, bo dawno nie było, więc wydaje mi się, że czemu by w sumie nie moglibyśmy coś tam sobie porobić, więc yy, dajcie znać, czy chcecie live'a może jutro, o! Chcielibyście jutro widzowie w sobotę, tak wiecie, chillera totalna. Co prawda już są wakacje, ale może być też w sobotę, tak for fun, i byśmy sobie coś fajnego porobili. Może bym też coś porozdawał, losowania porobimy, jakieś takie małe, co nie? Bo sam dostaję od Was i też chcę coś dać, bo tak głupio mi, więc tutaj wiecie, w ten sposób zrobimy. No i co, dziękuję bardzo za obejrzenie. Do usłyszałka Siemano.